Cześć, to Jerzy Ro z kanału Metody na Przeszkody. W tym filmie powiem o Spartanie Ultra i jak ukończyć Spartana Ultra. Czyli będzie to poradnik dla osób, które chcą właśnie ten bieg ukończyć, dotrzeć do mety, a nie walczyć o pozycję. Podzielę się swoim doświadczeniem, co zrobiłem, jak się przygotowywałem, co jest ważne na trasie przed i po zakończeniu takiego biegu. Zapraszam. Przygotowanie przedstartowe. Ja rozpoczynałem je już na 3 tygodnie przed startem. Czyli szczególne dbanie o wysypianie się, o nawadnianie. No mniej więcej 2-2,5 litra wody dziennie. Herbaty, kawy to nie jest napój. To trzeba zbalansować wodą i to odpada. Ja akurat jestem węglowodanowcem, więc dużo makaronów, dużo węglowodanów, dużo właśnie tego typu jedzenia przed. W szczególności już na 2 tygodnie przed startem. Kolejną rzeczą jest zluzować trening na około 2 tygodnie przed startem. Ja ostatni długi bieg 30 km robiłem na 3 tygodnie przed startem, a potem już było to bardzo spokojne, krótkie dystanse, tak żeby się ruszać, jednak mocno ściągać obciążenia treningowe. Również w ramach przygotowania przedstartowego jest regularne rolowanie się, rozciąganie, masaże. Cała ta część treningu, która polega na dbaniu o mięśnie i o regenerację, ponieważ regeneracja, czyli to jak się nic nie robi, to właśnie też jest robienie, bo wtedy ten organizm zbiera siły na to, co go czeka na tej trasie. Logistyka przedstartowa, czyli kiedy przyjechać na miejsce startu. My robimy to zazwyczaj tak, że jesteśmy dzień przed, czyli żeby na spokojnie móc się zakwaterować, rozpakować, żeby nie było tutaj żadnego stresu. W przypadku ultra ja bym nawet polecał na 2 dni przed, żeby rzeczywiście spokojnie móc się zaaklimatyzować na miejscu. I jeden z takich typów, jeśli się robi to pierwszy raz, a może i drugi czy trzeci, to patrzeć, na którym piętrze będzie nasza kwatera. Ponieważ piętro dzień po lub 2 dni po może mieć spore znaczenie i tego się nie zapomina, jak trzeba z niego zejść i potem na nie wejść, a zwłaszcza zejść. No. Czyli polecam wziąć pod uwagę mieszkanie na parterze. Odległość do toalety również ma znaczenie. Tak. Jeśli ma się taką możliwość, to dobrze nie być kierowcą. Jeśli mamy kogoś, kto by nas przewiózł na start i ze startu, to super. Jeśli mamy kogoś, kto by nas również zawiózł na miejsce zakwaterowania, też dobrze, bo podróż jednak jest czynnikiem, który paradoksalnie odbiera dość dużo sił. I tak samo zakwaterowanie w miarę blisko startu. To jest bardzo ważne, żeby nie jechać długo po takim biegu. I jeden z tipów na bookingu. Tam można zaznaczyć, w jakim promieniu, żeby szukał kwater. Tylko tyle, że booking pokazuje w prostej linii odległość. I kiedyś mieliśmy taki przypadek, że o, tu 17 km, no to okej. Tylko, że 17 km to było lotem ptaka, a drogą było 50 km. Także booking pokazuje w prostej linii i polecam bardzo popatrzeć na mapę, jak to dokładnie w rzeczywistości wygląda. Teraz 2 słowa o logistyce startowej. Ponieważ bieg ultra jest jedynym, kiedy można odebrać pakiet startowy dzień wcześniej i to absolutnie polecam. I jest tutaj jeszcze jedna rzecz, mianowicie ten tak zwany przepak, comfort zone, czyli miejsce, namiot, w którym będziemy mieli swoje rzeczy zostawione na trasie biegu. I teraz te rzeczy można zostawić albo dzień wcześniej, albo w dniu startu. I tu warto zdecydować, kiedy to zrobić. Myśmy zdecydowali, że oddamy rzeczy na przepak w dniu startu. Mieliśmy zapas czasowy, jednak kolejka była tak długa i tak powoli szła, że no, nie byliśmy na czas na starcie. I nie polecam takiego rozwiązania. Trzeba być dużo, dużo wcześniej w dniu startu w miasteczku i załatwiać te wszystkie rzeczy. Na tą kolejkę do przepaku pół godziny minimum polecam sobie zarezerwować. Jak oszacować czas potrzebny przed startem? Czyli do godziny startu ja zawsze robię takie wsteczne odliczanie, doliczam do tyłu ile czasu, czyli tam 15 minut na rozgrzewkę, nie? Pół godziny na kolejkę na przepak, 10 minut na odebranie pakietu, rozgrzewka, jakieś jedzenie, depozyt. To wszystko doliczam do czasu startowego,
oraz czas na drogę, również z zapasem na jakieś korki, na jakieś remonty. Okazało się na przykład tak, że droga była otwarta, a w nocy postawili zakaz ruchu, no i co wtedy? No, no nie wolno, ale można. Puśćmy za stole milczenie. No właśnie, bardzo ważną rzeczą jest to, co będziemy mieli na tak zwanym przepaku. Czyli są to rzeczy, które się zostawia przed startem i na trasie dwa razy odwiedza się ten namiot. I tam można zostawić ubranie na przebranie, buty, skarpetki i jedzenie. Jedzenie i picie przede wszystkim to są te rzeczy, które się tam zostawia. Tak, żeby móc sobie szybko napełnić bukłak i biec dalej. Jedną z podstawowych zasad na tym przepaku dla początkujących i osób, które chcą ukończyć, jest nie zatrzymywać się. Nie rozmawiać, nie stać, nie zwiedzać, tylko wejść, zrzucić to, co niepotrzebne, wypełnić to, co potrzebne, zabrać jedzenie, jeśli ktoś chce, przebrać się i lecieć dalej. Jedzenie i picie na ultra. Jeśli chodzi o napoje, to miałem wodę z rozcieńczonymi elektrolitami w dawce no, takiej dość uderzeniowej i 1,5 litra na pierwsze okrążenie, 2 na drugie i 1,5 na kolejne. W sumie na całej trasie wypiłem około 4,5-5 litrów płynów. I na punktach z wodą można dopełniać sobie bukłaki. Także jest to, jest taka możliwość. No i oczywiście bukłak. Na tego typu bieg bardzo polecam bukłak. Ja miałem 3-litrowy, on był nienapełniony do końca. Około 2 litrów płynu tam w nim było. Wystarczyło. Kwestia jedzenia na ultra. Ja miałem sprawdzonego swojego szejka, wyłącznie naturalnego, na bazie mleka kokosowego. W innych swoich filmach o harikanach mówię dokładnie, co w nim było. I tych szejków miałem 2, również zostawione właśnie na przepaku, tak żeby już wziąć tylko pełną butelkę, zamienić, pustą zostawić i lecieć dalej. I taka butelka 0,75, ona miała około 1600-1800 kalorii. Wystarczyło na ten bieg. I bardzo wygodnie mi się to jadło, ponieważ jest to o konsystencji jogurtu. Czyli nie trzeba tego popijać, nie trzeba tego gryźć. A intensywność oddychania jest taka, że wszelkie jedzenia, które trzeba gryźć i połykać, są bardzo uciążliwe. Ja na trasie miałem batoniki domowe, o których mówiłem wcześniej w filmach o harikanach i daktyle. Jednak nie byłem w stanie ich jeść właśnie z powodu szybkiego oddechu i konieczności gryzienia i połykania. Także one na ultra się nie sprawdziły. Jeżeli chodzi o stałe jedzenie, na przepaku miałem na przykład banany. Więc tam zawsze jest ten moment, kiedy na tę chwilę, ale naprawdę chwilę, można się zatrzymać i coś takiego wymagającego gryzienia i popijania zjeść, czyli banany, winogrona, to miałem na przepaku. Ubranie, każdy to oceni indywidualnie. Czy brać ubranie na przebranie, też zależy od tego, jaka będzie prognozowana pogoda. Akurat na tym ultra, w którym ja brałem udział, pogoda była ok i cały bieg w krótkich spodenkach i w jednej koszulce zrobiłem. Miałem ubranie na przebranie, jednak z tego nie korzystałem. To jest indywidualna kwestia. Oczywiście wszystko syntetyczne, nic bawełnianego, bo wiadomo, że prędzej czy później będziemy mokrzy i no, mokre ubranie nie służy. Jeżeli chodzi o buty, to buty dekatlonowe. Widać tu? Widać. Widać, o. Dekatlonowe Kalenji, jakieś Ekiden Trail, no jedne z tych podstawowych butów, one aktualnie 120 zł kosztują. Buty terenowe. Mhm. I to są buty, w których ja robiłem wszystkie Spartany, 12-godzinnego Hurricane Heat. Zwykłe terenowe buty dekatlonowe dały radę i wytrzymały również ultra. I trenowałeś mi. Tak, i trenowałem z nich kilkadziesiąt kilometrów. Kilkaset prawdopodobnie w nich zrobiłem i sprawdziły się bardzo dobrze. Były wygodne. One są za duże o około 1,5 numeru. Bo chodzi o to, że tutaj, jak mamy tu duży palec od nogi, to tu powinien się zmieścić kciuk. Tak duży powinien być zapas, ponieważ na zbiegach nie można dopuścić do tego, żeby palce stóp opierały się tutaj o czoło buta. Bo gwarantowany ból i schodzące paznokcie i możliwość, że biegu się nie ukończy, czyli ten zapas tutaj jest bardzo ważny i kciuk jest właśnie takim sprawdzianem, jak się tu przydepnie kciukiem, to między dużym palcem a czołem buta powinno być tyle przestrzeni. I jeszcze w kwestii stóp skarpetki. Ja miałem sportowe skarpetki, również dekatlonowe, dwie pary.
I nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy, bo może się wydawać, że będzie za gorąco, że nie będzie za gorąco. To nie robi specjalnej różnicy, a niweluje tarcie. Bo pomiędzy stopą a butem są jeszcze dwie dodatkowe warstwy. Czyli to bardzo zmniejsza ryzyko powstawania pęcherzy. Można stopę posmarować też wazeliną. Ja akurat o tym zapomniałem. Po 50-kilometrowym ultra nie miałem jednak ani jednego pęcherza. Obowiązkowym ekwipunkiem jest czołówka. I na ostatnie okrążenie trzeba tą czołówkę mieć. I jeśli się chce ukończyć i ma się tempo na ukończenie, to jest to gwarantowane, że będziemy kończyć po ciemku. Więc czołówka sprawdzona i działająca, najlepiej z zapasowymi bateriami. Jeszcze w materii butów. Zdarzają się takie sytuacje, że wpadnie jakieś ziarenko żwiru albo kamyczek do buta. Od razu wyjmować. Od razu. I kolejna bardzo ważna rzecz na ultra to są rękawiczki. I o rękawiczkach typowo pod kątem OCR-ów mówię w swoim innym filmie, także na niego zapraszam i tam jest więcej szczegółów na temat jakich rękawiczek używam, gdzie i w jakiej sytuacji. W opisie będzie link do tego filmu. Tutaj powiem tylko tyle, że używam dwóch par. Jedną na typową ochronę rąk, na jakieś czołgania i miejsca, gdzie po prostu można uszkodzić ręce, a drugą na przeszkody. Bardzo ważną rzeczą na tego typu bieg jest plecak. Ja akurat miałem górski plecak. Mówię o nim więcej też w filmie o 12-godzinnym Hurricanie. Tam bardzo szczegółowo omawiam, jaki miałem plecak. Nie był to plecak typowo biegowy. Jednocześnie był przeze mnie bardzo sprawdzony. I nie ryzykowałbym brania nowego plecaka, ponieważ na tak długim dystansie można sobie coś obetrzeć i no, będzie bardzo niewygodnie. Więc sprawdzony plecak to jest podstawa. Dla mnie, dla kogoś, kto no, chodził trochę po górach, ale biega od niecałego roku i jest to bieganie powolne, truchtanie, raczej na spokojnie. Największą przeszkodą na ultra był dystans i przewyższenia. Na odległości 50 km przewyższenie wyniosło 3,5 tysiąca metrów. Jeśli ktoś chodzi po Tatrach, to z Morskiego Oka na Rysy jest 1000 metrów przewyższenia, a z Zakopanego na Giewont 900. Czyli tak jakby w ciągu jednego dnia przejść 4 razy tam i z powrotem na Giewont. To jest przewyższenie, które było w Wolczańskiej Dolinie. Teraz jak trenować i ile trenować i jak szybko biec. I mówię to jako osoba, która zaczęła biegać w listopadzie 2017 roku. Ja do tamtego czasu w ogóle nie biegałem. Poprzednie Spartany, w których brałem udział, były głównie przechodzone. Mnie tam interesowały przeszkody. Nie liczył mnie czas. Nie liczył się dla mnie czas. Jednak na ultra musi się biegać. Bieganie jest podstawową rzeczą na Spartanie Ultra. Jego się nie da przejść. I moim podstawowym pytaniem było to, czy da się go ukończyć idąc pod górę, lekko biegnąc w dół i truchtając po płaskiem. Da się, bo ukończyłem. Tylko teraz w jakim tempie? Myśmy bardzo długo szukali tras i limitów z czasów z lat poprzednich, żeby to ocenić, jak szybko trzeba biec. I jeden z limitów, które żeśmy znaleźli, to było, że na pierwsze 30 km było 6 godzin. I pod taki dystans i taki czas zaczynaliśmy trenować. Potem się okazało, że takiego limitu nigdzie nie było, tylko były krótsze. My jednak dzięki temu wyrobiliśmy sobie pewien zapas tempa. I to dla początkujących jest ogromnie ważne. W zbieganiu górskim jest tak, że to, co się wolno zbiegło, to nie nadrobi się szybko wchodząc pod górę. Więc absolutnie kluczowe jest poruszanie się lekkim biegiem po zbiegach oraz trucht po płaskim i podchodzenie pod górę. Czyli wycieczki górskie są czymś, co może pomóc w treningu, bo w Wolczańskiej Dolinie były takie przewyższenia, że tego dla osób początkujących nie da się biec. To po prostu zawsze się idzie. Nie przewidziałem sytuacji takiej, że będą ogromne kolejki na przeszkodach. I to jest kolejna rzecz, na którą ja nie natrafiłem w żadnej relacji. Na Spartanie Ultra, nawet po 20 km, nadal były kolejki na przeszkodach, a do niektórych, które polegają na tym, że trzeba wziąć jakiś rekwizyt, ciągnąć, czy wziąć kulę, trzeba było czekać kilka minut, żeby w ogóle doczekać się na to, żeby ten rekwizyt móc wziąć i pokonać tą przeszkodę. Zrobienie 60 burpeesów zajęłoby mniej czasu niż czekanie. Czyli do czasu, jaki nam jest potrzebny, trzeba doliczyć te kolejki. Można na podstawie tego,
limitu czasowego, który opublikuje Spartan, obliczyć tempo, jakie jest wymagane na to, żeby się w tym limicie zmieścić, żeby ukończyć w wymaganym limicie. I teraz bardzo ważne jest to, żeby dać sobie margines. Z moich obliczeń wynikało, że bezpiecznym tempem jest około 14,5 minuty na kilometr, jednak ja przygotowywałem się na tempo 13,5 minuty na kilometr. I tylko dzięki temu byłem w stanie ukończyć to pierwsze okrążenie, ponieważ zakładając nieco szybsze tempo, miałem czas i margines bezpieczeństwa właśnie na kolejki, których nie przewidziałem, na jakieś ewentualne burpisy i wszelkie tego typu sytuacje, których no, nie przewidziałem, a zastałem po drodze. I pierwsze okrążenie ukończyłem z zapasem czasowym 7 minut. Jeśli chodzi o dystans i trasę, to polecam dwie rzeczy. Nie brać bardzo dosłownie tego, ile organizator poda dystansu. Czyli jak myśmy mieli 23 km na pierwszym limicie, to nie trzymać się kurczowo tego, że to będą 23, tylko założyć sobie nawet, że to będzie 26 czy 27 i pod to się przygotowywać, bo wtedy mamy ten bezpieczny zapas. I kolejna rzecz to jest to, że Spartan do długości trasy, a więc również limitu, nie dolicza dystansu, który pokonujemy podczas przeszkód fizycznych. Czyli są wszelkie noszenia, worki, jakieś ciągnięcia. Tych pętelek kilkuset metrowych on nie dodaje. A na całej trasie wychodzą z tego dodatkowe 1,5, a czasem 2 km. Pierwsze 23 km pokonałem w tempie 13,5 minuty na kilometr, a średnia tempa z całego biegu 50 km to było 16 minut na kilometr. Jeżeli jesteście osobą początkującą i ten czas przeznaczony na pierwszy limit może być dla nas graniczny, to bardzo polecam zegarek z GPS-em, który jednak to tempo będzie nam monitorować. Ponieważ na trasie bywa tak, że na przykład bardzo długo jest podejście pod górę i to tempo znacznie spada. I dzięki temu jesteśmy w stanie później zbalansować sobie to podczas zbiegów. I wszelkie łagodne zbiegi trzeba bardzo, bardzo wykorzystywać. Każdy jeden moment, kiedy w miarę komfortowo na dół można biec, polecam wykorzystywać tak samo po płaskim. A jeśli są bardzo ostre zbiegi, a też takich nie brakuje, to ja tego na przykład nie potrafiłem zbiegać, tylko to było no, takie drobione, trochę schodzone, trochę przodem, trochę tyłem, kombinowane na wszystkie możliwe strony. Jeżeli chodzi o trening biegowy, to biegałem raz w tygodniu i był to bieg terenowy o długości co najmniej 9 km i przewyższeniu 250 metrów. I na takiej trasie się przygotowywałem, biegając raz w tygodniu. Trening biegowy był właśnie tak często robione i co 3 tygodnie był dłuższy bieg. Zaczynałem od 18 km, maksymalny trening jaki zrobiłem to było 30 km i to było na 3 tygodnie przed startem w ultra. I kolejną rzeczą, którą trenowałem pod trasę biegu ultra, to było chodzenie po górach i chodzenie po schodach z obciążeniem, ponieważ mamy przeszkody fizyczne, które polegają na noszeniu czegoś ciężkiego i zazwyczaj jest to góra-dół i warto być do tego przygotowany. Treningi po płaskim i ich tempo, one zawierały się w czasie od 8,5 do 10,5 minuty na kilometr. W zależności od dyspozycji mniej więcej taki to był czas, czyli tempo biegu około 10 minut na kilometr plus przeszkody powinno zawrzeć się w czasie około 13-13,5 minuty na kilometr. Teraz a propos samych przeszkód. Ja akurat specjalizuję się w przeszkodach, więc to jest jedna z rzeczy, które pozwoliły mi ukończyć Spartana Ultra, ponieważ nie pokonałem tylko dwóch przeszkód na całej trasie, a za niepokonanie każdej trzeba wykonać 30 burpisów. Jeśli się jest zmęczonym, to ta 30 zajmuje kilka minut i również w zależności od naszych umiejętności przeszkodowych trzeba założyć pewien czas na te burpisy. Jeśli ich nie zrobimy, to ok, jeśli zrobimy, nie może być tak, że zadecyduje to o tym, że tych kilku minut na limicie zabraknie. Jedną z żelaznych zasad ultra i we wszystkich relacjach to czytałem, nie zatrzymywać się. Nigdy i nigdzie. Nawet jeśli jesteśmy w stanie iść spacerem, to iść spacerem. Bo byliśmy świadkami, kiedy osobom na limitach zabrakło dosłownie kilku sekund. Nawet jednej sekundy, żeby ukończyć dany etap i ze łzami w oczach schodzili z trasy. Tak samo celebrowanie odbierania napojów, picia na punktach. Czasami jedna pogadanka z wolontariuszem może kosztować nieukończenie na takim poziomie wytrenowania, więc za każdym razem, jeśli
planujesz się zatrzymać, to polecam się zastanowić, czy warto. Trzeba wziąć pod uwagę przeszkody fizyczne, czyli wszystkie noszenia, ciągnięcia różnych ciężarów, worki, czołgania. Czołganie w Walczańskiej Dolinie miało około 150 metrów długości. Czyli trzeba brać pod uwagę czas, który musimy zużyć na pokonanie przeszkód, które może nie wymagają specjalnych umiejętności, jednak właśnie zabierają czas i siłę. A co zrobić po? Odbierzemy ten medal, szczęście jest niesamowite, emocje są potężne, ale potem jak najprędzej wracać do domu, zrobić masaż, zrobić rozciąganie, zrobić rolowanie, jeśli się da, a jeszcze wieczorem w dniu startu się da, a na następny dzień już się nie będzie dało. Zimny prysznic, załadować dużo węgli, dużo białka i mieć też taką możliwość, że następny dzień albo nawet dwa będzie można włączyć tryb dziecko, czyli jeść, spać i w przerwach chodzić do toalety i tylko odpoczywać, żeby móc się zregenerować po takim wysiłku. Spartan Ultra pokazuje też to, co zrobisz, kiedy zostaniesz wyłącznie z własnymi myślami. Dzięki za oglądanie i powodzenia na Spartanie Ultra. Da się to zrobić, będąc osobą początkującą w bieganiu.